Witam Cię Piotrze, jest 23:26. Odebrałem pakę. Rano odebrałem tą paczkę. Przygotowałem sobie już pod zasilacz sprzęcior, bo podejrzewam, że jeżeli twój telefon, ma być tam jakiś iPhone, nie pamiętam jaki, jest to telefon Piotra, jakiś iPhone, który się po prostu przestał uruchamiać. No i mam go sprawdzić. Jest mega mocno zapakowane. Jest skraczowane, żeby sobie nie zniszczyć pudełka. Super. I żeby mi było łatwiej otworzyć. Czyli jest to 11 Pro Max, wychodzi na to z pudełka. 512. No, szkoda go w takim razie. Znakomicie zapakowane. Kurczę. Nie ma informacji. Naprawdę tych telefonów jest na taka ilość, że nie jest człowiek spamiętać, co mam zrobić z telefonem, jaka jest jego usterka, w jakich okolicznościach wystąpiła, czy telefon był już kiedykolwiek naprawiany. Sekundkę, zostały mi tutaj śrubki z poprzedniego iPhone'a, te dwie z dołu, bo tam będę wymieniać wyświetlacz i zapomniałem sobie ich spakować, więc sobie je tutaj od razu do narzędzi włożę. A tutaj podłączę pod zasilacz, mam podłączony pod swój telefon, więc na chwilę odepnę. Zobaczę, jaki prąd jest. Nie ma na zasilaczu, ale jest taki przebłysk, jakby było zwarcie, bo pojawia się przez dosłownie milisekundy 0,5 ampera, 0,6 w tych granicach i gaśnie, więc będzie musiał iść do rozbiórki. Dobra, pudełko sobie odłożę. Których to może wkrętów? Tych sobie dzisiaj użyję. Naprawdę takie informacje by mi ułatwiły, czyli numer telefonu, mail, jaki jest, jaka jest usterka, w jakich okolicznościach wystąpiła, czy telefon był w innym serwisie, czy coś było wyładowane na własną rękę, no jakąś historię go opisać. No, diagnoza jest podstawą, prawda, do tego, żeby zlokalizować tą, no, usterkę. No, wychodzi na to, że nie był rozbierany, więc szybciutko na podgrzewacz. 11 Pro Max, tak? W tym czasie poszukam kabla, będę musiał go zasilić. Ale kurde, nie mam, Piotrze, dla Ciebie dobrych wieści, bo objaw jest typowy na to, że gdzieś jest zwarcie, a zazwyczaj zwarcie. 11 Pro Maxach będzie przecież tam gdzieś w środku, w połówkach tak zwanych, tak? Więc miało być to po taniości, z tego co wiem. A niestety, no nie będzie. To już na pewno, bo jeżeli nie chce się włączyć i taki ma objaw dziwny. Mam kabel. Jeszcze sobie podłączę pod zasilacz, sekundkę. Dobra, sprzęcior przygotowany. Sprzątnę. No niestety nie zapowiada się dobrze, tak jak myślę. Nic dobrego to nie wróży, no bo cóż może to być? No co? Nawet jakby się bateria odpięła, to tak naprawdę inaczej by to wyglądało na zasilaczu, ale no nie ma takiej możliwości, żeby się odpięła, zwłaszcza, że jest fabrycznie. Znaczy nie wiem, czy jest fabrycznie zamknięty, czy coś było robione, ale w każdym razie ta uszczelka widać, że trzyma bardzo dobrze, bo no
Spróbowałem tą blaszką już podważać i no to po prostu widać, czuć. A ja w tym czasie trochę posprzątam. No nie mogę tego pieroństwa doczyścić, tej maty z Renexu, nie wiem, kurczę, lipa. Nie, to jest nie do ruszenia. Jeszcze sobie tutaj rozpakuję. Tutaj mam, będę wymieniać wyświetlacz 12 Pro Maxie. Klient założył super ochronę na niego. To jest właśnie ta ochrona antystłuczeniowa. Pewnie ze stówkę kosztowało. Nie wiem, jakby to miało ochronić. W jaki sposób. Kawałek cienkiej pleksy. No niestety. I po wyświetlaczu. Dobra, spróbuję. 3 minuty mija. Jest, podnosi się. No dobra, teraz czuję, że idzie. Kawałek taśmy. No to jeszcze trzymy. Nie, wydaje mi się, że był tu robiony wyświetlacz. Przeze mnie może nawet. Nie, coś Piotrowi tutaj już robiłem, działałem, ale nie wiem, czy to z tym telefonem, czy z czymś innym, z jakimś innym sprzętem. No, ale to są ślady zamoczenia, Piotrze. Ewidentne. Piotrze. Ale nieprzyjemny zapach. Nie, naprawdę jest tak nieprzyjemny zapach z niego. Kibel. To jest albo jakaś ubikacja, kibel, wanna, no. No cóż, Piotrze, no jeżeli tu jest aż tak pomarańczowo, a chciałeś mieć tanio, no to chyba lipa. Chyba tanio nie będzie. No bo cóż, no tu jest też taśma, jest elektronika wyświetlacza, więc sam wyświetlacz już raczej do wymiany. No i podłączę sobie oczywiście pod ten zasilacz, zobaczę, czy on tam ma jakieś zwarcie. Ale no, na pewno ma zwarcie, no bo zawsze może być innego. No, to nie jest takie zwykłe zalanie. Może i Piotr mi opowiadał historię, bo tam czy kontaktował się ze mną poprzez maila czy telefonicznie. Prawdopodobnie, na pewno, no któryś z tych prawdopodobnie dzwonił do mnie Piotr. Już nie pamiętam. I mnie o informował, może im powiedział nawet o tym zamoczeniu. No. Tylko że ja mogę właśnie o tym nie pamiętać, bo ja nie mam jednego klienta, tylko tych klientów o tylu latach tam sporo jest, no dzwoniących, prawda, jest sporo, pytających. Także naprawdę takie, muszę przygotować jakiś formularz, nie mam się kiedy się tym zająć. Odkręciło z tą śrubotulejką, ale to nic. Tu też ślad cieczy. Nie no. Zobaczę teraz bez
Lepmy sobie tą górną tasiemkę. I zobaczę, jak teraz zareaguje. Nie, jest dokładnie to samo. Tak. No to chwilkę mam sprawdzę, kurczę. Mogę celnąć teraz. Dobra. Jest. Ja się tam spodziewam po prostu pod tym, pod spodem. No kurczę. To jest ta wpinka? Momencik. Chyba to nie ta wpinka. No tu też są ślady jakieś cieczy. Dobra. 4,2 volta. Nie ma zwarcia w głównej linii. Startuje, ale zatrzymuje się 133 mili i wisi. A nie, no rozpędza się. Pali maszyna. Nie wiem, Piotr, kurczę, nie zastanawiam się, muszę pomyśleć, co z tym zrobić, bo takie telefony, ja zazwyczaj po prostu omijam takie telefony szerokim łukiem, nie chcę tego robić, a szczególnie w ogóle, o, dziwnie się zachowuje. No dobra, ale wystartował. Czyli wyświetlacz działa, dotyk też. Mam odpiętą górną taśmę. Dobra, wyłączę zasilanie z niego. Podłączę górną taśmę. Dlaczego tak robię? No bo tak czasami się dzieje, że po prostu ta od Face ID jest bardzo te elementy tutaj czułe na ciecz. Przynajmniej z mojego doświadczenia. No nie mam jakiegoś bardzo dużego przecież. I teraz power. Sekundkę, jeszcze raz, bo ten prąd jest trochę zawyżony. Jeszcze raz. Idzie. Dobra, leci. Poszło w górę. Czyli zdrenowało ci baterię. Albo, zaraz zmierzę sobie jej napięcie. Jest jeszcze kolejna opcja, że masz coś z dokiem dolnym, bo no pomarańczowo tutaj jest, prawda? I możesz mieć po prostu coś z ładowaniem. Sprawdzę ci to, zrobię to tylko tak wiadomo. Ach, kurczę, tu jest bagno. Padnie ten telefon, nie ma takiej opcji. Musi przestać coś działać w takim telefonie. Nie wiem, jak dać na taki telefon gwarancję. I za takie telefony... Padł mi. Sekundę, jeszcze raz. Takie telefony zazwyczaj, jeżeli uruchamiamy, to uruchamiamy w serwisie u mnie tylko po to, żeby dostać się do danych. Ma dziwnie, no dziwnie się zachowuje. Zatrzymuje się na chwilę na 130 tam parę mili, ale i leci w górę. Dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. W ogóle nie ciekawe, czy będzie łapał jakieś restarty. Fajnie, jakbym miał tutaj kod zabezpieczający, żebym się mógł dostać do pani Kloga. Jeśli jest.
Nie jest taki kotek u mnie. Latarka nie działa, no ale dobra, jest to podpinane. No dobra, Piotrze, dostęp do danych mamy. Ale zrestartował się znowu. Momencik. Jeszcze raz zasilanie, power. No ten prąd taki zawyżony trochę, ale startuje, no. I teraz. Ja sobie obserwuję oczywiście tutaj zasilacz. I tutaj po prądzie staram się coś wychwycić, no ale... Jeszcze chwilę, zostawię go, nie będę go po prostu ruszał. Zobaczymy, czy on się nie zrestartuje, ale raczej się zrestartuje. Teraz pobiera tak w granicach 150-160 mili, czasami skoczy do 300, teraz 90-70. No wiadomo, teraz się wygasił. Ale skacze. W granicach 70, zobaczmy. Aha, nie mogę go wybudzić przecież. No tak, nie mogę, bo mam odpiętą taśmę power. Bo mam przecież wpięty ten migomat, dobra. Działa. Teraz tak, z ładowaniem trzeba rozwiązać problem. Dobra, jest godzina 23:43. Ale mi się nie chce. Kurczę, zrobię go chyba w Wigilię albo po Wigilii. Pierwszy dzień w drugi. Dobra, zajrzę do niego ci, Piotrze. A na razie życzę ci wesołych świąt. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.